produkowany we Francji. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, no dla mnie jest to sytuacja zadziwiająca. Zadziwiająca z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych, zadziwiająca z punktu widzenia naszego państwa, interesów polskiego społeczeństwa, zwłaszcza tutaj w Dolinie Lotniczej tych, którzy w tych zakładach i mieleckich, i świdnickich pracują, bo kontrakt ma zostać zrealizowany w ciągu 2 lat. Te helikoptery mają zostać dostarczone z pełnym uzbrojeniem. Firma Airbus, która jak do tej pory wszystko wskazuje na to, ten przetarg wybrała i to jej helikopter został dopuszczony do testów. Dzisiaj nie produkuje w żadnym stopniu helikopterów na terenie Polski. Tych zakładów po prostu tutaj nie ma. I dzisiaj pan minister Siemoniak nie był w stanie odpowiedzieć w porannym wywiadzie radiowym, który słyszałem, na pytanie, czy one będą w Polsce produkowane. Raczej z jego wypowiedzi, która mówiła o tym, no będziemy jeszcze o tym rozmawiali, będziemy jeszcze to negocjowali, to będzie jeszcze przedmiotem dalszych dyskusji. No proszę Państwa, i z życia, z kwestii też procesu technologicznego, stworzenia takiej fabryki w Polsce, przygotowania jej do zdolności wytwórczej, jasno wynika, że 2 lata to za mało na to, żeby helikopter faktycznie był produkowany w Polsce w tym znaczeniu, żeby te pieniądze zasiliły polską gospodarkę. Więc chyba wypadałoby zapytać dzisiaj polski rząd, panią premier, pana ministra Siemoniaka, jak wygląda w takim razie kwestia prowadzenia racjonalnej gospodarki, jakiejkolwiek reindustrializacji naszego kraju, wspierania rozwoju gospodarczego, wspierania rozwoju w Polsce nowych technologii, jeżeli ogromne pieniądze, które są wydawane, publiczne, na dozbrojenie nowoczesnej polskiej armii, popłyną za granicę. Bo one popłyną za granicę, zamiast zasilić nasz system finansowy, zamiast pozostać w Polsce, zamiast znaleźć się w jakimś stopniu w kieszeni polskich pracowników poprzez chociażby wynagrodzenia, które są im wypłacane, układając przy okazji dobrze kwestie przyszłych inwestycji i rozwoju dalszej bazy przemysłowej na terenie naszego kraju, dzisiaj najprawdopodobniej w ogromnym stopniu popłyną za granicę. Proszę Państwa, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, w którym kraju, gdzie myśli się o rozwoju gospodarczym, podejmowane są tego typu decyzje. W jakim kraju zachodnioeuropejskim, w którym jest umiejscowiona produkcja jakiegokolwiek helikoptera, podjęto by taką decyzję, żeby nie nabyć, mając wybór pomiędzy 2 helikopterami produkowanymi w tym kraju, w zakładach, w których pracują rodzimi pracownicy? No to jest chyba pytanie w tym momencie absolutnie zasadne. I pieniądz, proszę Państwa, ma narodowość. Te pieniądze, które my będziemy wydawali na dozbrojenie polskiej armii, powinny w jak największym stopniu pozostać w Polsce. Pozostać, zasilać nasz budżet, zasilać naszą gospodarkę, zasilać budżety rodzinne tych, którzy w tych firmach pracują. My potrzebujemy odbudowy polskiego przemysłu zbrojeniowego, a nie wyprowadzania pieniędzy na zewnątrz, w sytuacji, kiedy istnieją inne możliwości. Ja nie dyskutuję w tym momencie o parametrach technicznych,